Tabaluga, dzielny Tabaluga, zuch i fat. Choć taki maleńki chce ocalić wielki świat. Skory do pomocy, nawet w ogień skoczy. Nigdy się nie lęka, zwalcza zło. A gdy go potrzebujesz, przybędzie raz, dwa. Nasz mały Tabaluga, on zawsze sobie radę da. Zły bałwan chce zamienić w śnieg, co tylko wokół trwa. Lodowe kule wystrzeliwuje, by czynić zło, sposoby zna. Wkrótce będziesz duży, każdy ci to wróży z nas. Nie bój się i tyle, to dzięki swojej sile fruniesz sam, aż ten do gwiazd. I między planetami nie będziesz nigdy sam. Choć bardzo to daleko, dopełni się twe szczęście gdzieś tam. Księżycowa choroba. Gdzie ten Tabaluga? Znasz go przecież, Grzebciu, pewnie gdzieś poleciał. Och, Miluniu, jestem pewna, że tylko go tu patrzeć. Nie zapominaj, że to on ma kosz z prowiantem na nasz piknik. Ej, pospiesz się, Tabalugo, jestem głodny. Cierpliwości, dzieci, zjawi się tu wkrótce. Och, popatrzcie na księżyc, czyż nie jest piękny? Taki piękny, że nie mogę zapanować nad sobą. Chyba staję się wielkołakiem. Dzieci, dzieci, uspokójcie się. Przepraszam wszystkich za spóźnienie. Och, co cię tak długo zatrzymało, Tabalugo? Wiesz, jak to jest, Nesajo. Ciągle są jakieś sprawy. No tak, ale skoro już się zebraliśmy, chyba możemy zacząć nasz piknik. Spójrzcie, ktoś zjadł kawałek księżyca. I co w tym dziwnego? Wiadomo przecież, że księżyc jest zrobiony z serka śmietankowego. Nie jestem o tym przekonany. A ty co o tym sądzisz, Nesajo? Księżyc to tajemniczy świat. Bardziej tajemniczy niż nasz, tyle że nikt na nim nie mieszka. Chciałbym go zobaczyć z bliska. Myślisz, że to możliwe, Nesajo? Nie, Tabalugo. Księżyc jest bardzo daleko od Ziemi. Ja bym tam doleciał. Na pewno. Latasz o tak późnej porze? Czy coś się stało? Nie, tylko Nesaja tyle mi opowiadała o tajemniczym księżycu. A ty byłeś kiedyś na księżycu? Ja? Na księżycu? To wyprawa nie na moje skrzydła. Przecież jesteś największym z ptaków. Pokonujesz wielkie odległości. Żadne, nawet najwytrzymalsze z latających stworzeń nigdy nie doleci do księżyca. Ha! To się jeszcze okaże. Dobranoc, Tabalugo! Miałam już nie czekać, tylko kłaść się spać. Naprawdę, myślałam, że Nesaja będzie trzymała cię nad lekcjami przez całą noc. Skąd? Rozmawialiśmy sobie o księżycu i gwiazdach. To było ciekawe. Może i tak.
późno. Chodźmy spać. Niemożliwe, żeby był tak daleko. Niemal mogę go dotknąć. Ty znowu swoje. Tego nikt nie potrafi. Nawet Arktos ze swoimi sztuczkami. Arktos! Właśnie! On może mi pokazać księżyc. Arktos? Nie on sam osobiście, tylko jego teleskop. O czym ty mówisz, Tabalugo? O takim przyrządzie, teleskopie. Nesaja uważa, że właśnie przez teleskop Arktos nas szpieguje. Jeśli on ma tak dużą moc, żeby z krainy lodu móc oglądać naszą krainę, to na pewno można przez niego oglądać też księżyc. Nie wiem, co ci przychodzi do głowy. Musisz być bardziej zmęczony ode mnie. Idziemy. Natychmiast się kładziemy. Mamy jutro wcześnie wstać. Biały pionek na B7. I? Szach i mat. Ależ ten pionek nie może zagrozić mojemu królowi. Mylisz się może, bo już nie jest pionkiem. Przemianowałem go na skoczka. To niedopuszczalne. Nie wolno ci tak robić. Zapominasz, że jestem najwyższym władcą krainy lodów i robię to, na co mam ochotę. Przepraszam, waszą cudowną, olśniwającą białość. Tak, tak, o co chodzi? Przybył agent S-66 z Sępiej Służby Wywiadowczej z ważnym meldunkiem. Dobrze, Jakubie, niech wejdzie. I już wszedł i czeka, pani. Gdzie? Widzę jedynie drzewo w nośnogrodzie? Agent S-66 melduje wykonanie zadania. No dalej, przechodź do rzeczy. Wasza monarsza mroźność, zgodnie z rozkazem, przez okrągłą dobę śledziłem wraz z oddziałem sępów zieloną jaszczurkę. Korzystając z pomysłowych przebrań, podstępnych podsłuchów i innych sprytnych metod szpiegowskich, szybko odkryliśmy, że ten niecny agent... Tak? Brał potajemnie lekcję u wielkiej żółwicy. Tak? No, tak. Na temat księżyca. Wiedziałem. Co takiego? Trzeba 66 moich najlepszych agentów, żeby zdobyli genialną informację, że Tabaluga bierze korepetycję z astronomii? Nie, zaczekaj, panie, aż usłyszysz resztę. Ten podstępny ogniopluj wybiera się do mroźnogrodu. Co takiego? Sam potajemnie. No, coraz lepiej. Idzie tu, bo opętała go bluźniercza myśl, żeby zbezcześcić monarszy teleskop obserwacjami księżyca. Nie wierzę własnemu szczęściu. Nie muszę już ścigać tej przebiegłej bestii. Sama lezie mi w ręce. Wspaniale. I na nic się zda płonący w niej ogień. Zgaszę go jednym lodowatym tchnieniem. Proszę o wybaczenie, waszą mroźną doskonałość, ale właśnie błysnęła mi wątła iskierka pomysłu, która może mogłaby dorzucić promyczek do olśniewającego, fajerwerkowego planu waszej osiepłości. Ta. Właśnie chciałem to przeprowadzić, Jakubie. Niepokoi mnie tylko łatwość, z jaką czytasz w moich myślach. Ale przyznasz, że to właściwy koniec dla tej zielonej kreatury. Wartownicy, wzmocnić straż! Thank you.
że też ja, Sęp, dałem się wciągnąć w tę zimną wojnę. Jestem stworzeniem zdecydowanie ciepłolubnym. Ale to wada każdej dyktatury. Jednostka w ogóle się w niej nie liczy. O rety, jak tu pełnić wartę, kiedy mróz szczypie nawet w oczy. Teleskop. O nie. Zapomniałem, że nie wiem, jak się go obsługuje. Tyle tu różnych śrubek i pokręteł. Ale chyba niczego nie popsuję, jeśli sobie tylko zerknę. Ale świetnie. Ty tutaj, mój młody przyjacielu? Czy to kolejna prowokacja typowa dla mieszkańców Doliny? Wtargnięcie do pałacu w celu dokonania sabotażu i wywołanie agresji w łagodnym, miłującym pokój narodzie? Nie słusznie mnie podejrzewasz, ja tylko nie sądziłem, że mógłbyś mieć mi za złe, że... Niech ci się nie zdaje, zielony sabotażysto, że znowu wykręcisz się sianem. Mam za sobą 100 strażników, nie zdołasz więc uciec. Ale... kiedy... Prawdę mówiąc, nie wierzę nawet, byś zechciał próbować, gdy dowiesz się, jakiego masz we mnie przyjaciela. Co? Tak. Bo widzisz, ja wcale nie jestem twoim wrogiem. Wszystko, co mówią o mnie w Rajskiej Dolinie, to wierutne kłamstwo. Zwykła bajeczka dla niegrzecznych dzieci. Bajeczka? Naturalnie. Widzisz, nie ma się czego bać. Jestem łagodny jak baranek. To prawda. No właśnie. Więc może teraz powiesz mi, co cię skłoniło, żeby mnie odwiedzić? Może mógłbym ci w czymś pomóc? Ja chciałem polecieć na księżyc. Dosyć! No cóż, dlaczegoż by nie? Ale wszyscy mówią, że to za daleko, że nie dolecę. Więc pomyślałem, że tylko sobie zerknę na księżyc przez twój wielki teleskop. W porządku, chłopcze, nie musisz się tłumaczyć. Nie gniewam się naprawdę, ale wydaje mi się, że mój pomysł jest lepszy. Co byś powiedział, żeby odbyć prawdziwy lot na księżyc? Mówisz poważnie? Najpoważniej. Moi uczeni wynaleźli właśnie bardzo zmyślne urządzenie do podróży w kosmos. Pomoże ci się dostać na srebrny glob. To oczywiście żarty. I ty właśnie, Tawalugo, masz okazję być pierwszym smokiem w kosmosie. Pragnę tego bardziej niż czegokolwiek. Kosmiczny wahadłowiec Arctos I to szczytowe osiągnięcie lodolandzkiej techniki. Dotyczy to także systemu zabezpieczeń. Czy dobrze trzymają pasy bezpieczeństwa? Dobrze. Nawet aż za dobrze. O, nic nie szkodzi. Tym bardziej jesteś bezpieczny. A teraz katapulta tego urządzenia wyniesie cię w mgnieniu oka hen poza orbitę naszej planety. Gdybyś przypadkiem poczuł, że zaczynasz zwalniać, nie martw się. Rozwiniesz skrzydła i resztę drogi pokonasz szybując. Czy jesteś gotowy? Chyba tak, Arctosie. A więc uwaga! Odsunąć się na bok. Gotowi? 3, 2, 1, start! Pozdrow ode mnie, księżyc, naiwniaku! Mogę uwolnić skrzydełek! Arctos mnie oszukał! A!
Kim jesteś, nieznany przybyszu? Jestem Tabaluga. Chciałem się dostać na księżyc. A więc dobrze trafiłeś. Właśnie na mnie stoisz. Nawet jeszcze jestem w tym miejscu trochę obolały po twoim lądowaniu. Nie mógłbyś przesunąć się parę kroków w lewo? Oczywiście. Dziękuję. Czym ci mogę służyć? Chciałbym przekonać się na własne oczy, czy to prawda, co na Ziemi mówi się o tobie, księżycu. Bo mówi się, że to ty tworzysz czas. Tworzę czas? Tak. Słyszałem, że sposób, w jaki księżyc obiega Ziemię, wyznacza nam miesiące. O tak, to prawda. I że z dokładnością zegarka potrafisz codziennie wywoływać na oceanie przypływy i odpływy. Oczywiście, to łatwe. Popatrz, pokażę ci. Widzisz te delfiny baraszkujące w wodzie? Uważaj teraz. To dziwne, przypływ zaczyna się jakoś wcześniej. O dobre kilka godzin. Staruszek księżyc musiał się widocznie dziś pomylić. Możesz przemieszczać takie masy wody? Jak ty to robisz? Bez najmniejszego wysiłku, rozumiesz? Mam taki dar. No dobrze, ale co to za dar? Moja niezwykła siła, dzięki której potrafię przyciągać. A czy na Ziemi można odczuć twoje przyciąganie? Nie, ale można dostrzec jego efekty. Jakie? Na przykład pływy. Gdy okrążając Ziemię zbliżam się do niej, przyciągam do siebie ocean. Rozumiem. Wtedy właśnie jest odpływ. Tak jest. A gdy w czasie wędrówki oddalam się od nich, moja siła przyciągania słabnie. I wtedy mamy znowu przypływ. A powiesz mi, jak stwarzasz czas? Mój mały przyjacielu, ja go nie stwarzam, ja go tylko wyznaczam. Ludzie na Ziemi używają mojej orbity do mierzenia upływu czasu. To znaczy jak zegara. Tak właśnie. Od tysięcy lat uczeni zaznaczają w kalendarzach moje fazy. A tajemnicze światło urzeka zakochanych. Czy zawsze tutaj będziesz? Zawsze. Cieszę się. Nie wyobrażam sobie świata bez ciebie, bez twojego srebrzystego blasku. Tyle tu masz do roboty. Tak jak i ty, przyjacielu. To prawda. Dzięki, że poświęciłeś mi tyle czasu i wszystko mi wyjaśniłeś. Miło mi było nareszcie cię poznać. Mnie również. Do widzenia. Do widzenia. Co tu robisz, mój synu, tak daleko od Ziemi, od domu? Wracam właśnie z Księżyca, ojcze. Wysłał mnie tam Arktos i Księżyc okazał się bardzo miły. Nawet z nim rozmawiałem. Opowiedział mi o czasie i pokazał, jak... I to było bardzo niebezpieczne, Tabalugo. Ależ nie! Księżyc był tak uprzejmy i życzliwy. Nie myślę o Księżycu, tylko o tym, że zaufałeś Arktosowi. Ten niegodziwiec zawsze ma złe zamiary. Pewnie liczył, że zginiesz w drodze na Księżyc. Ale... Gdybyś miał znowu zrobić podobne głupstwo, poradź się najpierw Nessai albo mnie. Myliłeś się, przyjacielu? Z pewnością nie po raz pierwszy. Wiem, że można dotrzeć na Księżyc. O, Tabalugo. Dopiero co tam byłem. Tabalugo, nikt nie jest w stanie dolecieć do Księżyca, choćby był mistrzem latania. Może i tak, ale żeby znaleźć się na Księżycu, wcale nie trzeba do niego dolecieć. Wystarczy dostać się na jego orbitę i poddać się jego przyciąganiu. Rozumiesz? Szybujesz sobie swobodnie i właśnie dzięki przyciąganiu Księżyca powoli łagodnie lądujesz. Hehehe
Widziałeś, jak wystartował? Zit! I żegnaj, Tabalugu! Naprawdę jestem genialny. Niekiedy wręcz zadziwiają mnie moje własne pomysły. To oczywiste. Tak się składa, że ten akurat był mój. Wasza genialność. Jakże wspaniałą miałem myśl, by wysłać Tabalugę w kosmos. Pozwolę sobie zauważyć, że pierwszy to zaproponował. Gdzie on teraz może być? Na Jupiterze? Saturnie? Gdzieś jeszcze dalej? Wszystko odbywa się zgodnie z moim planem. Uhu! Uhu! Pokaż mi w twojej kuli, co się dzieje z Tabalugą. Dzisiejsza młodzież nie grzeszy rozsądkiem. Biedakowie musiało przytrafić się coś okropnego. Co się... Au! Co się stało? Zaraz. Pamiętam. Wahadłowiec kosmiczny, księżyc, delfiny, pływy. Wszystko tak, jak mówiła Nesaja. To nie mógł być sen. Dobrze się czujesz? Tak. Co mi się tak przyglądasz? Tabalugo, mów, w co się wplątałeś tym razem. O, nic takiego. Przeleciałem się tylko na księżyc i z powrotem. No, jest ten dzielny kosmonauta waszej oziębłości. Właśnie wrócił z księżyca. Nie do wiary, cały i zdrowy, chyba zaraz. Ojej, lody, szybko lody. Lepiej mieć je pod ręką. Trzeba pani nie lada geniuszu, żeby tak dokładnie wszystko zaplanować. A przy okazji oddać jeszcze małemu smokowi wielką przysługę. Moje gratulacje, wasza genialność. Wahadłowiec naprawdę działa bez zarzutu. Choć jeszcze mały z ciebie smok i drogi masz przed sobą szmat. Bierz przykład z najjaśniejszej z gwiazd, by stać się nią za milion lat. Ciepło lepsze jest niż chłód, a Lodolandii król, choć sprytny, już wie, że roztopisz go jak lód. Zobaczymy się znów, bądź zdrów. Wersja polska, Telewizyjne Studia Dźwięku, Warszawa. Reżyseria Andrzej Bogusz. Dialogi na podstawie tłumaczenia Anny Gwarek, Marzena Kamińska. Dźwięk Paweł Gniado. Montaż Zofia Dmoch. Kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Teksty piosenek Krzysztof Rześniowiecki, śpiewał Krzysztof Mielańczuk. Wystąpili Tomasz Bednarek, Tomasz Grochoczyński, Agnieszka Kunikowska, Leszek Abrahamowicz, Mirosław Jękot, Rafał Żabiński, Jacek Jarosz, Jerzy Mazur i inni.